Już się dzieje, pierwsze cięcia, a może i drugie. Drugie cięcie, ale równie profesjonalne jak pierwsze. Uwaga. Poszło. Mamy to. Mamy to. W garażu już się miesza kolejny klej. Ultra Geoflex. Klej żelowy. Czy to będzie mi pływała ta podłoga? Jak jest no żelowa? Raczej nie. No jak żelowe, to mi się coś kojarzy, że będzie, wiesz, jak nie wyschnie. Jak żelatyna. Pierwszą płytkę mamy już przymierzoną. I chyba tu będzie leżała. Tu będzie ten spadek do prysznica, do odpływu liniowego. Tu jak widzicie, ten odpływ liniowy jest już zabezpieczony folią w płynie. Jest naokoło również ta taśma. I tam się wkłada do środka ten element, który zapobiega tym brzydkim zapachom, ale to będzie na końcu włożone i też będzie tu taka blaszka. Na razie panowie będą przyklejać tutaj kafle na podłogę. W ogóle jedni mówią kafle, inni kafelki. Ja uważam, że można mówić i tak, i tak. Krzysiu, jak uważasz, jako profesjonalista można mówić kafelki? Bo mnie wszyscy poprawiają, że powinno się mówić kafle, nie kafelki. No kafelki, no to mniejsze kafle. No, no właśnie, ja mówię jak bąble, bąbelki. Tak. Kafle, kafelki. A już mi na kanale pisali, że się tak niekoniecznie mówi. Ja sobie tak mówię, że kiedyś, jak się tak za dawnych czasów przychodził fachowiec do remontu, to miał wiaderko i to się mówi: Pani Basiu, Pani Zosiu, a drabinę ma Pani pożyczyć? A teraz chłopy przyjeżdżają, to mają każdą walizkę do czego innego, zobaczcie. To już smaruje. Tam będzie wygodniej. Staram się smarować. Jak to mówię, nie smarujesz, nie jedziesz, nie? Tak jest. I to trzeba wszędzie wysmarować dobrze. No tak, no my smarujemy jeszcze i płytkę. Aha. Dzisiaj z małymi perypetiami, ale już jak chłopaki ruszyli z robotą, no to jeden tu smaruje ziemię, drugi smaruje kafelkę, kaszlę. Iku, teraz to złapię się za język, bo ktoś mi dwa razy w komentarzu napisał, że się nie mówi kafelkę. Płytki, płyteczki, szafki, szafeczki, nie? Ryby, rybeczki. No. I to ma te? Kierunek ma znaczenie? Tak. Tak. Kładziemy, generalnie tak, dążymy do tego, żeby wypchnąć powietrze spod płytki. Jeżeli byś zrobił na krzyż, aha, no to uwięzisz powietrze i nie wypniesz. A tak to położysz, no i tak to powibrujesz, lewa, prawa i będzie ok. A kafelkę? Tak samo, w tą samą stronę? Tak, w tą samą kierunek. Kafelkę smarujemy w tym samym kierunku, co podłoga albo ścianę. Tak? Aha. I to jest jakiś elastyczny, żelowy klej? Tak. I ale on tylko elastyczny jest teraz, nie będę pływał pod prysznicem. Znaczy to jest klej dokładnie odkształcalny. Aha. Czyli to jest norma S1, norma ugięcia, tak? Czyli on pod wpływem ugięcia, to jest chyba 2,5 mm na 30 cm, on nie pęka, nie? Nie powinien. Tak, na ogrzewanie podłogowe wystarczyłby klej klasy C1, ale już mamy tutaj duży format płytki, czyli no akurat Geoflex Ultra się nadaje, tak? Bo on nie ma ograniczeń formatowych, czyli nawet i 2,5-metrową płytkę można przykleić. Dobra, mam. Spokojnie. Teraz, żeby laseru nie ruszyć. Lasero. No właśnie, teraz łapiemy się cały czas za słówka albo słóweczka. No. I laser masz ustawiony, widzisz, do kąta, nie? Aha. Tu masz złapane tą linię. Aha. I ona tworzy ci kąt tutaj, tak? Czyli tu nie będzie żadnej niespodzianki, że tam coś po skosie wyjdzie czy coś, nie? Nie będzie, ale on jest pewny, nie? Ja zawsze mówię, nie powinno. A tutaj, że nie będzie. A, już masz dociętą drugą. Ja kiedyś za dziecka, nie wiem, miałem z 15, może 10 lat, to u kuzyna normalnie fugowałem te... jak one się nazywają? Parapety. Fugowałem parapety i też mi wyszło. Gąbeczką później wycierałem i ma parapety do dzisiaj. Więc jeśli to ogląda, to pozdrawiam. Jeśli się trzymają parapety, to skomentuj. Chyba, że już się nie trzymają. To nie komentuj. To nie komentuj, lepiej wtedy. A to co wkładałeś tam, te plastiki, to po co? To jest system do płaszczyznowania, czyli ja sobie go zapinam. Aha. Tak, klinuję i wtedy no już nie boję się, że tutaj mi gdzieś coś wciągnie. A. No już się pokazuję, patrz.
Mamy taki zaciskacz, mamy takie kliny. Brudne trochę, ale to nie są płytki polerowane, także tu się z tym nic nie stanie. Może nie to, że nowość, ale... No wiesz, później płytka się też nie przesuwa, nie? Także... Wituś zasnął, więc zostawię go w aucie. Chociaż nie róbcie tego, chyba że jesteście na strzeżonym osiedlu. Dzień dobry! Cześć! Słyszałam, że żadna fuga nie pasuje do naszych... Jest i Krzysztof. O, mama vlog, witam. Tak, dzisiaj ja kręcę. Jest hardcore. Co nie pasuje? Jezu, jak dużoście zrobili! Właśnie dużo, my mamy plecy tak. Jestem dalej bez śniadania. Podjechałam sobie do piekarni i mówię, dobra, kupię sobie jakąś kanapkę szybko. I co napisane? Płatność tylko gotówką. A jest już 10:30, także no nie mam gotówki. Byłam przed chwilą dobrać te fugi. W sumie to nic strasznego, pan mi dał wzornik. Wybrałam i różową, i szarą. Także będzie idealnie chyba pasować. Chociaż nie wiem, nie znam się, no. Dostałam wytyczne, miało być z jakiejś jednej firmy, ale jej nie było, więc wzięłam tą, co była. Bo no nie będę jeździć gdzie indziej szukać. Podobno ta jest najlepsza i będzie się ładnie, fajnie czyścić. Zobaczymy. Przywiozłam chłopakom to, co chcieli. Powoli tutaj kończymy już łazienki. Zobaczcie, różowa kafelka na tej ścianie. Tutaj jest ta półeczka na żele i tym podobne, jak widać głośnik się mieści, więc i żele się zmieszczą. Tutaj lecimy z tymi kafelkami, gabaryt już zakończony. Dopiero zostało wycięte, po przyklejeniu kafelek zostały wycięte te otwory. No, no i tutaj lecimy jeszcze kafeleczką, płyteczką. Krzysztof mówi, czego się nie robi dla inwestora. My lecimy razem, ale tylko mnie ręce bolą od roboty. To fakt. Krzysztof leci, a ja też, ale w co innego. Okazało się, że kafelek było za mało kupionych niż miało być, więc musieliśmy domówić płytki po to, aby zrobić tutaj wnękę, bo nie zostały policzone płytki na wnękę od pralki. Jak widzicie, łazienka wygląda w ten sposób. Tutaj już są płytki pofugowane. Wygląda to, wręcz powiem, całkiem przyjemnie dla oka. Jak zdążyliście pewnie zauważyć w jednym z tych filmików, tu robiłem sam gładź. I no nie jest najgorzej. Ciężko się doszukać jakichś momentów, które są źle zrobione, choć moje czujne oko na pewno takie rzeczy zauważy, ale myślę, że jak farba przyjdzie, to będziemy w stanie, czy ja będę w stanie to poprawić. O, tu jest taka przecierka, więc trzeba będzie to raczej jeszcze wyrównać. Ostatnim etapem w tych łazienkach, a w sumie przedostatnim, to fugowanie i silikonowanie. Oczywiście później cały biały montaż, ale cały czas się zastanawiam, co z tym i co z sufitem. Może macie jakieś porady, jak to zrobić, bo widzicie, tu jest zaokrąglony, może na kamerze tego nie widać, zaokrąglony sufit. Tu jest ściana, której w koniec końców nie kafelkowaliśmy, bo wkleimy tutaj płytę szóstkę najprawdopodobniej, tak żeby to było zlicowane z tym, z tymi schodami, które są takie tutaj półokrągłe. No i musimy coś z tym zrobić. Jak ktoś ma jakiś pomysł, jak to wykończyć, to niech da znać. Tutaj jest ten odpływ. Jest bardzo delikatny, dlatego oczywiście przyjdzie jeszcze taka blaszka, którą wcześniej pokazywałem i ona to zakryje. Tutaj wjeżdżałem baterię, a tutaj schowek na dupsy. Odpływ i dopływ. Tak, bo tutaj będzie bateria naszawkowa. Rozciężnica jest ukryta. Tutaj jest zlicowana kafelkami. I z tej strony analogicznie jest bardzo podobnie, u góry też. No a z tej strony przyjdzie jeszcze gładź, tak aby to wszystko zakryć i wyrównać. Drzwi czekają na montaż,
ale myślę, że je zamontujemy, jak już ta ściana będzie zrobiona na gotowo. Wtedy sobie przykleję taśmę, żeby to wszystko zakryć, bo szkoda, że takie drzwi, które są tutaj, powiedzmy, przy przejściu. Więc to trzeba będzie wszystko zrobić. Tutaj dojedziemy już bezpośrednio panelami z przedpokoju, bo wszędzie będą panele winylowe. Krzysztof już nie wytrzymuje całej presji remontu. Drugi tydzień już tu siedzą. Znaczy z krótką przerwą. Normalnie ludzie mają długi weekend, a my zobacz, jak się poświęcamy dla ciebie. Wy nie macie w ogóle weekend, to prawda. Strasznie doceniam. Tu już mamy fugi. Zobaczcie, jak ta ściana wygląda. Jak nie przybliżę i taki szybko się ruszą, to wygląda, jakby to była ściana betonowa. W ogóle z jednej z takiego lica jednego zrobiona, a tutaj normalnie są wszędzie fugi. Tylko fugi są fajnie koloru kafelek i ich nie widać. Chłopaki to też silikonują i kończymy. Baterie już są przykręcone. Baterie tu. Tutaj się zastanawiam, ale może to jest tylko takie optyczne złudzenie, że jest strasznie nisko ta bateria, nie? Ale mówi, że tak się zawsze robi. Umywalkę będziesz miał niżej trochę, tak? No. Także wiesz, góra umywalki, pamiętaj, że umywalka jest jeszcze wklęśnięta też, nie? No jest. No. Także mówię ci, będzie okej. No akurat masz tak, wiesz, na pitoka. Na dobrym poziomie. Na poziomie pitoka. Tu będzie wklejona jeszcze szafa z lustrami. Tam mamy miejsce na półeczki. Nie wiem ile tych półeczek, ale raz, dwa, trzy, cztery, z cztery, pięć półeczek na pewno tam zmieścimy po to, aby coś chować i żeby to było schowane po prostu. Mogę wam pokazać, jak o, chowa się papier toaletowy i nie ma. O, to jest taka tajna skrytka na papier toaletowy. Grzejnik, którego nie możemy znaleźć, bo strasznie ciężko znaleźć w dobrej cenie grzejnik z tym wyjściem środkowym, 50 mm. Bardzo ładnie ta fuga wygląda, jakby normalnie była naprawdę pod kolor wybrana. No tak, Justyna wybierała. A, no to widzisz, to się jej coś udało w życiu. Mi jedyne w życiu, co dobrze wychodzi, to włosy. Z głowy? Też. Okej, okay, w porządku. Krzysiek powoli już kończy montaż. Kończy montaż, bo już wszystko prawie jest zakończone. Został nam jeszcze biały montaż, ale tym się już zajmiemy chyba kiedy indziej, tak? Tak jest, tak, tak, tak. Więc co, no jest taka kwestia, że brakło nam trochę fugi. Wyfugujemy podłogę na świeżą fugę, no nie będziemy silikonować, a wiesz, czekać godzinę, aż ta fuga stwardnieje, żeby położyć silikon, no to wiesz, i tak tutaj wrócimy. I tak wrócimy, bo no musimy ci toalety pomontować, nie? Ardur z kanału Hydraulik Wadowice mówił, że już nigdy do mnie nie wróci i się przeliczył, bo wrócił. Aha, bo wy go zawołaliście, więc... Tym bardziej, że już wiesz, jest sobota, no to... Otóż to, nikt nie będzie was cudować. A w tej bidetce mamy cały zestaw, tak? Tak, mamy taki zestaw, właśnie tu muszę troszeczkę poślizg sobie zrobić, bo nie mogę tego nałożyć. Czyli przychodzi taka rozetka, zresztą za chwilkę to zmontuję, to będzie widać. No i tu masz... Taką wajchę, żeby tam sobie coś i właśnie zrobić. Widziałem u siebie, że to jest tylko z jednej strony ta wajcha może być. Tak, tak, właśnie nie możemy tego obrócić, bo tak to najprościej by było to obrócić, żeby ta wajcha była, znaczy ta słuchawka była z tej strony. Aha, a, to tak? Jest, a gdzie to się czepia? To się od dołu zaczepia, a tu z boku masz taki ten... To. Dokładnie tak, o. I to się nie dało z tej? No nie, no bo jakbym zrobił z tej, to byś miał wężyk od góry. Ja bym to podkręcił. Aha, aha, bo tam jest śruba, tak? A, tak. Śruba jest. Na chwilkę też zamontujemy jeszcze ten odpływ ścienny. Zobaczymy, jak to będzie finalnie wyglądało, bo wygląda to naprawdę kozacko i zacnie. Aha. A czekaj, bo ty już włożyłeś tam wszystko? O kurde. Nie no, włożyłem. A ty jak to się czyści teraz, jak tam nie ma dojścia? A czy wiesz co, no też mnie to zastanawia, nie? No bo jeżeli, wiesz, wyciąć zawsze wyżej mogę, tak? No. Jeżeli będzie taka potrzeba, ale no to po prostu trzeba jakąś tam taką, nie wiem, szczoteczkę na druciku czy coś i sobie tam to ale po prostu wyczyścić. Ale czyż to było do wyjmowania ten element taki? Tak? No tak było w instrukcji. No. Ja teraz się zastanawiam, no przecież tą plan... Tak, no bo jak my to zakryjemy, tak? No to wiesz, jak to wyjmiesz, nie?
No to... No jak właśnie, no ale jak włosy mi wpadną, jak cokolwiek? No właśnie, to jest kwestia zastanowienia. Możemy to wyciąć jeszcze, dlatego ja najpierw zrobiłem to niżej, a wiesz, wyciąć zawsze mogę, jak wytnę za dużo. No tak, to się nie za chwilkę ci pokażę tam tą listwę, jak ona wygląda. Dobra, zaraz będziemy patrzeć. Możemy w sumie... No ale i tak jak listwa będzie przyklejona... No tak, ale wiesz, ona jest przyklejona... Poczekaj. Ona jest przyklejona, wiesz, tutaj, nie? A tak naprawdę powiem ci szczerze, że jak płytki są, wiesz, obcięte na zero. Ale jakby nie było obcięte, to przecież nie będę jej odklejał, żeby zrobić tam rewizję, no, nie? No właśnie, nie? No, także ona jest tutaj na taki magnes, tak? Zobacz sobie. Na magnes? Czy... Tak, to jest taka... Aha, czyli wiesz, to jest co chodzi? Tak, że to przyklejamy tu, tak? I ona jest zdejmowana, nie? Tylko, że wiesz, no mówię, no mogę ci to jeszcze podciąć, tak? Tak jak tutaj, żebyś miał do tego dostęp. Ale mam jeszcze taką małą kontuweczkę, mogę to zaraz to przeczytamy w instrukcji, bo coś chyba no. się nam... Tak. Tu się jeszcze fugujemy, ostatnie machnięcia. No, to nie stało, wiesz, na końcu, nie? Jest super, Krzysztof. Kolejny raz udowodniliśmy, że mieścimy się w trójkę w tej łazience. A każdy mówi, że taka mała łazieneczka, a do trzech chłopa się mieści. Czekaj. Sprawdziliśmy, że jednak odpływ musi być, tylko zmierzmy to, żeby teraz nie było za dużo. No nie, no jest ten, ale to jeszcze tą blachę musisz wyciągnąć, czyli po prostu to trzeba tu wyciąć, nie? No. No. Dobra, zaraz daj odkurzacz, masz tam odkurzacz, byśmy go podłączyli. A ty masz tą blaszkę? Masz, wziąłeś sobie? Nie, tu jest. Nie, no jest adresowana tak, żeby wiesz... Żeby się zmieściła, żeby się ale... zmieściło, tak. Żeby magnes trzymał, nie? Dokładnie. Żeby miał się czego trzymać. Ja wytnę, co? Skoro ja wytnę, no to na czym będzie się ten magnes trzymał, tak? No on po bokach, albo no u góry też musi tutaj. Nie tniesz tak maksa? Nie tniesz maksa, nie? Nie, no maksa nie. Odpalisz odkurzacz? Czy teraz jest możliwość tego wyjęcia? No tak, masz, wyciągasz. Aha. O, wyciągasz. Wyjmuję włochy. No i tego cyska też, nie? Widzę, jak gramy w kamień papier nożycek, to sprząta dolną łazienkę. Czyli mamy otwór. No tylko pytanie, wiesz, no tu musisz sobie zaopatrzyć się w jakąś szczotkę drucianą, tak? No bo wiesz, ja ci nie będę tego do końca wycinał, no bo gdzie się będzie ta listwa trzymała? Czego ona się będzie trzymała, no, nie? Niczego, no. No właśnie. No dobra, nie kładę ci tego, nie? Bo tam trzeba jeszcze delikatnie zalać to wodą, przeczyścić, wiesz, o co chodzi, nie? No to po fugę, no. No. To silikona po fugę. No dobra. Masz. Tylko nie zgub tego. No. To jest bardzo ważny element. Krzychu, powoli dobiegliśmy do końca, tak jak widzieliśmy na dole. Jesteśmy teraz w górnej łazience i co? I fajnie. No to ja się ciebie pytam, no czy dla fajnie? Dla mnie jest git. No wiadomo, no. że to będzie inaczej, jak przyjdzie sufit, przyjdzie biała zabudowa, te szafeczki, to wszystko. No ale tak. Co? Jak się robiło? Znaczy nie, no spoko. Generalnie, no tak wiesz, no sam wiesz, że zasuwaliśmy od rana do wieczora tutaj tak naprawdę, no tak. nie? 10 dni roboczych od rana do wieczora, jakby to przeliczyć. No i ogarnęliśmy to we trójkę, nie? Było poświęcenie, ale są też tak. piękne efekty. Ktoś może powie, że taka, no, znaczy nie, że słaba, tylko że taka monotematyczna, monokolorowa, ale nam się takie rzeczy podobają i sami sobie to wymyśliliśmy. Ściana tutaj taka a la beton, tutaj róż, wanienka, z którą było trochę pertraktacji, miała być inna, jest inna, ale koniec końców jest całkiem zacna. Co to, Krzychu? Dziękuję ci bardzo. Widzimy się gdzieś kiedyś w życiu, na, albo jeszcze tu się zobaczymy. No nie, no zobaczymy się na tych białych montażach, tak? To i na te silikony. Pokażemy, jak ta łazienka i ta dolna będzie wyglądała już w tym efekcie finalnym. Czekamy teraz na Łukasza Stefana, stolarza, który nam zrobi tu zabudowę. Teraz liczyłem, będą 4 drzwiczki szklane. No i elegancko. Nie wiem najbardziej jak tutaj, bo my tu chcieliśmy mieć szafkę. Wezmę sobie już kamerkę. Chcieliśmy mieć tutaj szafkę. U góry, górną taką, to będzie ciężko chyba zamontować, nie? Znaczy, no wiesz, ciężko, no tu jest wymiar, tu są wszędzie piony, tak? Czyli wymiar jest, można powiedzieć... Ale w to się... Nie, no wierci tak, się, no się... tak, no tego musi wiertło do gresu sobie kupić po prostu odpowiednie, nie? Mm-hmm. No, ewentualnie też nie wiem, jak stolarze do tego podchodzą, ale może na przykład elementy meblowe też przykleić na jakiś klej montażowy, tak? Ale jak to nałożyć jakieś proszki, takie rzeczy, to chyba trzeba by lekko... A, no tak, ja myślę o akurat samym tym, ale no nie... Nic, no. Nie, no bo tu mają być tak, tu mają być drzwiczki, a tu ma być jeszcze półka i na tym, żeby coś tam sobie chować, nie? A czy wiesz, no to mówię, kwestia po prostu dobrania odpowiedniego wiertła, okay. Tak? Jakieś wiertło do gresu musi dobrać i no myślę, że da radę. No to musimy tutaj stolarza pocisnąć, ale tu nie ma dużo, tu jest tylko ta szafka,
ta szafka i szafka pod umywalką, tak. Ona będzie gdzieś dotąd chyba, tak? Nie, no metr liczyliśmy, tak? Metr. A nie mam przy sobie miarki. No to tu jest metr. No. No bo płytka jest, ma 1,20 m, no, czyli to jest 160 całość, czyli tu. Tak, czyli toaleta, tak. Bo też akurat w jednym filmie miałem dużo komentarzy, że toaleta za blisko... No właśnie, mi się teraz tak wydaje, nie? No, ale nie, no wiesz, toaleta ci się zakończy w tym miejscu, tak? Czyli tu ci spokojnie 20 cm zostaje, tak? Jest dużo rzeczy jeszcze niedokończonych, no musimy te silikony zrobić, tylko że dzisiaj jest sobota, godzina 11:35, także... No właśnie. Także spadamy do domu, no i tak tutaj wrócimy do ciebie, także no moim zdaniem nie ma się co po prostu spieszyć, robić na hura, bo dużo błędów wychodzi, tak jak widzisz gdzieś tam na dole, no, jakieś... już cię ścigają z domu. Jakieś niedociągnięcia czy coś i... Nie, no tak jak mówię, no przecież nie będziemy teraz przychodzić się kąpać, chcemy to zakończyć, wiesz, na drugim etapie. W takim razie jeszcze raz, Krzysztof, dziękuję ci bardzo za tą dwutygodniową wizytę męczarnię u mnie, bo chłopaki pracowali naprawdę ciężko. Zaglądajcie na kanał Krzyśka, obserwujcie jego inne poczynania, inspirujcie się, a może sami będziecie takie rzeczy robić. Albo zamówicie Krzyśka kiedyś na fajną robotę. Jak będzie miał czas i możliwości. Do zobaczyska. Na razie. Mi się tu wydaje, no właśnie, mi się tu wydaje, że tu się nic nie dzieje. Ty no znowu na znak. Krzysztof i ekipa normalnie. Co ja tu przychodzę, to dzisiaj... A, zapiekanki dzisiaj, dobrze. Kepsy, dobrze. Kto przychodzi, to my nic nie robimy. No właśnie. A łazienki robią się sporo. A łazienki zrobione.